Do Będziechów trafił dzisiaj nowy Ford. Jakiego typu to auto, do jakich zadań służy i jakie ma wyposażenie? Rzeczywiście dzisiejszego dnia przyjechał do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej nowy, lekki samochód pożarniczy marki Ford Transit. Jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni z tego faktu. Nowy samochód został wyposażony w maszt oświetleniowy, szybkie natarcie ze zbiornikiem 200 litrów i środkiem pianotwórczym. Posiada również wciągarkę. Wierzymy, że będzie on nam służył podczas lokalnych zagrożeń pożarowych, przy jakichś wypadkach, czy też usuwaniach skutków powodzi, czy też nawałnic, które ostatnio bardzo często nas nawiedzają. Jakimi autami poprzednio posługiwała się jednostka w Będziechowie? Jednostka w Będziechowie w swojej 52-letniej historii rozpoczęła nie od samego początku, ale w którychś tam latach swojej działalności od współpracy z samochodem marki Nysa, pozyskanego z komendy policji. Później posiadaliśmy samochód lekki marki Żuk. Następnie od 2011 roku posiadaliśmy Lublin 3, pozyskany z komendy Państwowej Straży Pożarnej w Turku. No i od 14 listopada bieżącego roku mamy przyjemność mieć w swoich szeregach nowy samochód pożarniczy marki Ford Transit. Jakie cele, jakie nowe zadania stawia przed sobą jednostka w tym roku czy w przyszłym? Jednostka w tym roku, myślę, że nadal realizować swoje wszystkie tutaj zamierzone cele. Chcielibyśmy na pewno wyposażyć ten samochód w obecny sprzęt, który posiadamy na stanie jednostki, oraz w następnych miesiącach czynić doposażenie i dopracowanie tutaj jego wyposażenia, aby on był w pełni gotowy do akcji. Również realizację swoich jakichś tam celów statutowych, być może jakieś działalności dekarskie, no i współpraca z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą, która w tym roku powstała w tej jednostce. Chcielibyśmy się przygotować jak najlepiej do zawodów powiatowych i drużyny seniorskie na zawody Ochotniczych Straży Pożarnych. Szanowni Państwo, tak w dwóch słowach chciałbym dokonać podsumowania tego wszystkiego, co się w ostatnim okresie na terenie tej wsi, w murach tej jednostki działo. W 2016 roku, kiedy dokonaliśmy wyboru władz na kolejną kadencję, gdzieś pojawiały się tam pewne przesłanki. Może warto by było w tej kadencji dokonać wymiany samochodu bojowego. Wtedy to były jeszcze marzenia. Nikt nie przypuszczał, że uda nam się to osiągnąć. W tym roku dość niespodziewanie, może troszkę rozpocząłem ten proces podczas jednego nudnego przedpołudnia w Warszawie. Napisałem do marszałka województwa wielkopolskiego, wtedy jeszcze mając na myśli kompletnie inny sposób realizacji tego przedsięwzięcia. Z powyższych później następstw dostaliśmy propozycję złożenia wniosku i ubiegania się o dotację nowego samochodu pożarniczego. Po odbytym spotkaniu z wójtem gminy Kawęczyn otrzymaliśmy zgodę na przystąpienie do tej realizacji. Dzisiaj pan wójt jest nieobecny, ale myślę, że bardzo serdecznie, z całego serca mu dziękuję za tą decyzję, którą wtedy podjął, za tą możliwość, że umożliwił nam rozpoczęcie realizacji tego przedsięwzięcia. Tutaj olbrzymie wsparcie ze strony również samorządu gminy Kawęczyn, który dzisiaj reprezentuje pan przewodniczący Rady Gminy, która dwukrotnie podczas całego tego projektu wyciąga do nas pomocną dłoń, bo oprócz pieniążków, które przekazał Urząd Marszałkowski, to bardzo duży wkład w ten projekt miał również samorząd gminy Kawęczyn, który też dość niespodziewanie, bo strzeliliśmy się w środek roku, nie był na to przygotowany, a jednak zechciał z nami współpracować i w olbrzymim stopniu przyczynił się do realizacji tego przedsięwzięcia. Chciałbym dość serdeczne podziękowania złożyć na ręce przewodniczącego Rady Gminy oraz również po linii na ręce naszego radnego, który w sposób naprawdę nienaganny reprezentował interesy naszej jednostki, reprezentując ją przed samorządem gminy i o te środki walczył. Szanowni Państwo, to był maraton, swoisty maraton, który posiadał odcinki specjalne. I my nie wygraliśmy, nie zrealizowaliśmy tego projektu tylko dlatego, że byliśmy bardzo dobrze przygotowani pod względem merytorycznym, pod względem finansowym, ale wygraliśmy go tylko dlatego, że mieliśmy coś, co cechuje najlepszych zawodników. Charakter, nieustępliwość i walkę do końca. Nawet w tych momentach kryzysowych, a było ich wiele. Wielokrotnie odbywały się tu posiedzenia zarządu, długotrwałe dyskusje, co dalej, gdzie szukać środków. Wiemy, że olbrzymią ilość środków wypracowaliśmy jako wkład nasz własny oraz wsparła nas ogromna rzesza sponsorów. I myślę, że o tym nie należy zapomnieć, że tyle wspaniałych ludzi znalazło się, którzy chcieli z nami współpracować. Nasza jednostka liczy sobie już 52 lata i ja przyznam szczerze, z olbrzymim szacunkiem odnoszę się do wszystkich członków, założycieli, wszystkich tych druhów, którzy pracowali na to, żebyśmy my dzisiaj mogli realizować tutaj jakikolwiek sukces. Przecież oni wtedy nie mieli nawet samochodu, nie mieli ani strażnicy. Do wszystkiego musieli dochodzić naprawdę ciemiężną pracę. Dzisiaj, kiedy druh Mariusz Żanicki pokazał krótką naszą fotorelację w Częstochowie dotyczącą historii naszych samochodów, to wprawiło ono w zdumienie również przedstawicieli władz związku. Jaką drogę jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej pokonała? Była tutaj Nysa, z Nyszy przesiedliśmy się do Żuka, już lepiej nam się jeździło. Z Żuka przesiedliśmy się do Lublina po to, żeby wreszcie w 1952 roku istnienia naszej historii zrealizować tak olbrzymie przedsięwzięcie, dołączyć do niespełna jeszcze 200 ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa wielkopolskiego, które mogą w swoich murach przywitać nowy samochód pożarniczy. I na koniec, Szanowni Państwo, chciałbym, abyśmy wypili za dialog i wzajemne zrozumienie, bo uważam, że tylko na płaszczyźnie tych wartości można realizować wszelkie przedsięwzięcia i umieć się nimi cieszyć oraz wspólnie świętować. I oby nigdy ta idea nas nie opuściła i wierzę, że przed nami jeszcze wiele ciekawych projektów do realizacji. Wszystkiego najlepszego, Szanowni Państwo. Viva la Będziechowa. Anno Domini 2017. Dziękuję. Chcę tylko powiedzieć, kochani mieszkańcy, że po bardzo dobrej ostatniej kadencji, już w tej kadencji miałem pauzować. Nic miałem już nie zrobić, bo już możliwe środki wyciągnę poprzedniej kadencji. I sam tak uważałem, że muszę odpuścić, bo poszła droga powiatowa, która była zamieniona na gminną w kierunku Madalina, tak długo oczekiwana. I chcę tylko podkreślić, kochani, że w tym roku, w tej kadencji, to kolejne inwestycje, które przyszły na Będziechów, kolejne sumy, to jest nakładka na drodze od powiatowej w kierunku Marcianów, Żary, w kierunku naszego sklepu w kwocie 190 000 i teraz dokładka do tego samochodu prawie 80 000 po stronie Urzędu Gminy. Także, drodzy mieszkańcy, proszę o tym pamiętać, bo samorząd robi wiele i wszędzie. Nie ma jakiejś stronniczości, bo w jednej miejscowości robimy coś w tym kierunku, w jednym drogi, w drugim remizy, samochody, ale ogólnie dbamy o całokształt gminy. Dziękuję.